Audycja z audiodeskrypcją. Na ekranie widoczne są logotypy Nie ma barier Dolny Śląsk i Dolnego Śląska, a także napis. Program finansowany ze środków samorządu województwa dolnośląskiego. Czołówka programu Nie ma barier Dolny Śląsk. Pojawia się napis Dolny Śląsk. Mężczyzna gra w tenisa na wózku inwalidzkim. Pojawia się ujęcie śpiewających kobiet. Widać fragment spektaklu osób z niepełnosprawnościami. Widok wystawy fotograficznej. Mężczyzna prowadzi wózek inwalidzki z siedzącą na nim dziewczyną, prowadzi przy tym chłopaka za rękę. Dwie dziewczyny jadą na koniach. Pojawia się napis Nie ma barier Dolny Śląsk. Na ekranie widać panoramę centrum Wrocławia z lotu ptaka. Witamy Państwa w stolicy Dolnego Śląska i zapraszamy na ostatnią w tym roku audycję Nie ma barier Dolny Śląsk. Na zdjęciu widać wypełnioną uczestnikami salę konferencyjną w hotelu Scandic. W dzisiejszym odcinku przedstawimy pokrótce, co działo się w trakcie drugiego Dolnośląskiego Kongresu Dostępności. Tematykę spotkania przybliży nam Tomasz Sługocki, koordynator dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Dzisiejszy kongres jest spotkaniem osób, którym bliska jest idea dostępności. Dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób starszych. To jest bardzo szerokie pojęcie. Ja mogę powiedzieć, że dostępność jest czymś, co dotyczy nas wszystkich, bo tak naprawdę na linii życia chyba wszyscy korzystamy z dostępnych usług, dostępnych miejsc, dostępnych rozwiązań. W związku z tym będziemy się skupiać na propagowaniu nie tylko samej idei, ale też pokazywaniu konkretnych rozwiązań, czasami prostych, które naprawdę bardzo wiele wnoszą i ułatwiają funkcjonowanie bardzo wielu osób. Dzisiaj będziemy poruszać tematy w trzech przestrzeniach. Będzie to architektura dostępna i tutaj skupimy się właśnie na prostych rozwiązaniach. Będzie to aktywność turystyczna, środowiska osób z niepełnosprawnościami, ale także osób wszystkich, które chciałyby po prostu wypocząć w przystępny sposób oraz środowiska osób, które są zainteresowane aktywnością sportową, również osób z niepełnosprawnościami. W tych wszystkich zakresach jest sporo do zrobienia, ponieważ jak się okazuje, dostępność przestrzeni publicznych, turystyki czy sportu jest często pozorna bądź niepełna. Dlatego należy szukać dobrych rozwiązań, zapewnił nas marszałek Marcin Krzyżanowski. To dzisiejsze spotkanie jest spotkaniem cyklicznym środowiska osób, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnością. To spotkanie nie rozwiąże tych wszystkich problemów, ale na pewno będzie takim ważnym elementem do wymiany pomysłów, doświadczeń, ale również i możliwości, które są, bo są tutaj instytucje, są tutaj eksperci, którzy opowiadają o nowych rozwiązaniach, ale co ważne, jest tutaj też ten głos organizacji pozarządowych, które mają tą też wiedzę taką wprost, wypływającą z ich działania i tego typu spotkania mogą być, dają możliwość do właśnie inspiracji. O tym, jak istotne są tego typu spotkania, powiedział nam Paweł Parus, pełnomocnik marszałka do spraw osób niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, który podjął się także poprowadzenia jednego z paneli dyskusyjnych w trakcie kongresu. Ja uważam, że każde spotkanie, które dotyczy czy dostępności, czy w ogóle jakiejkolwiek branży dla osób z niepełnosprawnościami, jest niezwykle istotne i to się wszystko składa z małych cegiełek, z których buduje się potem mur, potem się buduje twierdzę. Tak to musi po prostu wyglądać i nieustannie potrzeba zmiany, także związanej chociażby z prawnymi przepisami, które się zmieniają. Na szczęście, bo chociażby ustawa o dostępności bardzo posunęła nas na przód. Zaraz po oficjalnych wystąpieniach odbył się pierwszy panel dyskusyjny tegorocznego kongresu, w trakcie którego omawiana była dostępność architektoniczna w naszym otoczeniu. O tym, co należy zrobić, aby osobom niedowidzącym i niewidomym łatwiej funkcjonowało się w przestrzeni publicznej, powiedziała nam Karolina Łopata z Fundacji Szansa Jesteśmy Razem.
co jest istotne, o czym nie powiedziałam w czasie panelu, to udźwiękowiona sygnalizacja świetlna. To jest w ogóle klucz do bezpiecznego przemierzania ulicy. No bo wyobraźmy sobie sytuację, kiedy idziemy i nie widzimy, czy jest zielone, czy czerwone światło. No to jak mamy zrobić bezpiecznie, przejść tą ulicę bezpiecznie, tak żeby nam, osobom niewidomym, niedowidzącym się nic nie stało, ale nie stwarzać zagrożenia dla kierowców? Na zdjęciu widać przejście dla pieszych na jednej z wrocławskich ulic i linie prowadzące oraz punkty uwagi ułatwiające przemieszczanie się po mieście osobom niedowidzącym i niewidomym. Też istotne są linie prowadzące, punkty uwagi, czyli to są te wszystkie wybrzuszenia, które spotykamy na ulicy. Istotne jest to, żebyśmy zadbali o ciągłość tych linii komunikacyjnych, linii prowadzących. Zadbajmy o to, żeby nic na nich nie stawiać. W kontekście osób poruszających się na wózkach inwalidzkich sporo do dodania miała Joanna Kuczwara, ekspert przez doświadczenie. Nie jeździmy windami w momencie, kiedy możemy iść schodami, tak? Jeżeli ktoś miał siłę pójść na siłownię, to ma siłę z tej siłowni wrócić nie windą. Najlepiej na schodach, dodatkowy trening i za darmo. Prośba do wszystkich, którzy administrują budynkami. Nie róbcie, proszę, składzików, materiałów, pań, które sprzątają w toaletach, nie zamykajcie ich na klucz, nie projektujmy wind, z których nie można korzystać. Schody do windy to jest rzecz, z którą nieraz się spotykałam. Zamykane windy, kolejna rzecz, trzeba zadzwonić po panią, pani zejdzie z kluczykiem, można wjechać. O projektowaniu uniwersalnym w kontekście dostępności architektonicznej mówiła Daria Kierzun, prezes wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich. Przedstawione przez nią podejście ułatwia życie wszystkim, nie tylko osobom z niepełnosprawnościami. Nie tylko osobom starszym, nie tylko osobom niepełnosprawnym, bo to myślenie o tym projektowaniu uniwersalnym to jest troszeczkę szerszy kontekst, tak? To nie tylko osoba na wózku, ale osoba niedowidząca, niedosłysząca, osoba starsza, dziecko. Musimy patrzeć, że użytkownik jest różny, prawda? Zarówno jeżeli chodzi o wysokość, jak i możliwości, które ma. Faktycznie to myślenie o tym projektowaniu uniwersalnym może być pojmowane bardzo szeroko. Od zupełnie drobnej inicjatywy, na przykład jak zapewnić w prosty sposób bezpieczeństwo matce idącej z dzieckiem przy ulicy, idącej w mieście przy ulicy, i jak to dziecko odciągnąć od strony ulicy. Poprzez realizację projektów społecznych, takich, gdzie angażowane są małe, większe grupy społeczności, a w efekcie kończy się to bardzo dobrym, systemowym rozwiązaniem. Poprzez rozwiązania zupełnie duże, parki zabaw dla dzieci, ale dla dzieci wszystkich, czyli dla dzieci, które jeżdżą na wózku, dla dzieci, które mają niepełnosprawności i dla dzieci bez tych specjalnych potrzeb. Na zdjęciu widać trwający panel dyskusyjny. Uczestnicy dyskutują, a publiczność z uwagą się przysłuchuje. Kolejny panel dyskusyjny dotyczył turystyki dla każdego, bez wyjątków. Spore doświadczenie w przełamywaniu barier na tym polu ma Maria Zięba, której fundacja Ładne Historie zajmuje się tym na co dzień. W organizowanych przez nich wycieczkach, które odbywają się już od kilku lat, biorą udział osoby pełnosprawne i z niepełnosprawnościami. Ścieżka w lesie, polna droga, a nawet góry, jak się okazuje, ponieważ od 5 lat już jeździmy w góry bardzo dużymi gromadami, powiedziałabym. Zaczynaliśmy od kilku osób, a w tej chwili taka grupa potrafi liczyć ponad 100 osób, ale to, co jest dla nas najważniejsze, to że osoby, które zaczęły z nami jeździć w góry, a wcześniej tego nie robiły, teraz jeżdżą i są to osoby z niepełnosprawnościami i całe ich rodziny, bo też to, że w rodzinie jest osoba z niepełnosprawnością, to wpływa na całą rodzinę i na to, jak spędza czas. Więc okazuje się, że tą dużą barierą jest bariera w głowie też osób, które boją się, co je tam spotka, czy to jest możliwe i czy to jest bezpieczne. Na zdjęciu widać wycieczkę przemierzającą las. Jedna z osób korzysta z wózka biegowego. My zapewniamy sprzęt, tego sprzętu coraz więcej jest na szczęście. Urząd Marszałkowski też udostępnił bezpłatnie 4 wózki na terenie województwa. Myślę, że jeszcze za mało osób o tym wie, więc ten dostęp do informacji, jeżeli już chcę gdzieś, jeżeli już się odważę, to gdzie mogę pojechać,
co mnie tam spotka. To jest też duża praca dla organizatorów turystyki, właścicieli różnych obiektów turystycznych, żeby rzetelnie opisać, jak bardzo jesteśmy dostępni lub że nie jesteśmy dostępni. Na kongresie wystąpił również Krzysztof Sobczyk, inicjator projektu Szerpowie Nadziei, za sprawą którego spełniane są marzenia osób z niepełnosprawnościami związane z górami. Pieszczotliwie nazywają ich nawet swoimi skarbami, wnosząc je w wysokie partie Tatr. Bariery zawsze są, tylko my pokazujemy, że można je pokonywać. Żaden z ośrodków, na który przyjeżdżamy, nie jest dostosowany do osób z niepełnosprawnościami. I to jest pierwsza bariera, która właściwie nie istnieje, dlatego że do pokonania tej bariery są nasi szerpowie. Każde wnoszenie na schody, każdy ciasny korytarz, gdzie trzeba przejść albo z wózkiem, albo z osobą na rękach, albo z osobą pod rękę, jest jakimś tam wyzwaniem. Tylko my też wychodzimy z takiego założenia, że żeby świat był piękniejszy, a żebyśmy my byli mocniejsi, te wyzwania trzeba pokonywać. Jeśli robi się z uśmiechem na ustach, jeśli mobilizuje się nasze skarby do tego, żeby one również dosłownie i w przenośni stawały na nogi, to dla nas jest to ogromne wyzwanie. Na ekranie widać, jak Szerpowie Nadziei pomagają dostać się osobom z niepełnosprawnościami w wysokie partie gór. Przykład rok 2022, kiedy na plece zabieramy chłopaka 39-letniego, który przez całe życie jeździł na wózku. Cały czas jeździł na wózku i pokonał drogę z Helu do Zakopanego na wózku. Jako taki swój challenge chciał dotknąć również krzyża na Giewoncie. I ponieważ nie było ludzi chętnych, którzy by go tam w jakiś sposób zaprowadzili, wnieśli, razem z trójką wolontariuszy plus dwóch jego kolegów poszliśmy z Marcinem na Giewont. I proszę sobie wyobrazić, że po 10 minutach noszenia go na plecach, to było dla niego tak nieznośne i tak trudne do wytrzymania, że on wyszedł z tego nosidełka i całą drogę na szczyt i ze szczytu zszedł o własnych nogach, trzymany pod ręce z nami. To było ogromne wyzwanie dla niego, ale pokazało mu też, że trzeba walczyć po to, żeby ten świat również był piękniejszy, łatwiej, o wiele bardziej dostępny. Czy sport dla osób z niepełnosprawnościami jest dostępny? Zastanawiano się nad tym podczas trzeciego panelu, a poprowadził go Rafał Mikołajczyk, na co dzień sportowiec i prezes Fundacji Moc Pomocy. Znaczy, to wygląda tak, że jest wiele płaszczyzn, powiedzmy, dostępności, tak? Uważam, że ta architektoniczna jest coraz lepsza, no bo jednak obiekty sportowe są z całą pewnością tymi obiektami, które są raczej najlepiej dostosowane, typu baseny, hale czy jakieś możliwości jakby uprawiania tego sportu. Myślę sobie, że co do dostępności sportowej dla osób z niepełnosprawnościami, to największa jest jednak ta medialna, dlatego że za mało mówimy o tym sporcie i jakby nie dopuszczamy do dostępu osób z niepełnosprawnością, żeby o tym sporcie mówiły, tak? Bo nawet jeżeli oglądam sobie gazety, czy portale, czy telewizję, to jest podział tego, że mówimy o sporcie osób pełnosprawnych, a za chwilę na dokładkę robimy osoby z niepełnosprawnością. Mamy plebiscyt, to mamy jakby osoby z niepełnosprawnością. Uważam, że powinno być to wszystko połączone, tak? Więc jak mówimy o piłce nożnej, to mówimy o tym, że Legia wygrała, a mówimy również, że piłkarze w futbolu też wygrali, tak? A nie rzucamy tego na sam koniec informacji dodatkowych typu ciekawostek. A tak do dzisiaj jest robione. Bardziej krytycznie w tej sprawie wypowiedziała się Aleksandra Ciechanowicz, prezes Wrocławskiego Stowarzyszenia Bonito. Proszę się zapytać osób, które trenują narciarstwo zjazdowe, z jakimi borykają się problemami. Przede wszystkim finansowymi. Druga, organizacja. Trzecia, miejsce. Czwarta, dojazd. Zapewnienie odpowiedniego trenera z kwalifikacjami, bo to musi być też osoba, która rozumie osoby niepełnosprawne intelektualnie. Nie może to być trener, który tylko trenuje do samego trenowania. Czyli ta dostępność jest jak gdyby czymś szeroko, czymś to szeroko musimy ująć, a ja tu mówię, że dostępność to musi być normalność. Jak słychać, sporo jest jeszcze do zrobienia w kwestii dostępności. Zdaje sobie sprawę z tego marszałek Marcin Krzyżanowski, który już zapowiedział kolejne edycje Dolnośląskiego Kongresu. Tak, w dalszym ciągu będziemy organizować tego typu spotkania oraz konsultacje z organizacjami pozarządowymi, z osobami, które na co dzień zajmują się kwestiami osób z niepełnosprawnościami, ale również i samymi osobami z niepełnosprawnością. Na zdjęciu widać słuchaczy tegorocznego kongresu. Dlatego na koniec audycji możemy śmiało powiedzieć. Kolejny Dolnośląski Kongres Dostępności odbędzie się za rok. Napisy końcowe.
pojawia się logo telewizji Dami Jelenia Góra. Na ekranie widoczne są logotypy Nie ma barier Dolny Śląsk i Dolnego Śląska, a także napis. Program finansowany ze środków samorządu województwa dolnośląskiego.